popularno-naukowa. A w poniedziałkowej Eurece kolejny program z cyklu Ludzie Nauki, Krzysztof Michalski. Dobry wieczór. Nowatorską terapię komórkową, która pozwoli na leczenie wrodzonych niedoborów odporności, postanowili opracować naukowcy z trzech ośrodków akademickich pod kierunkiem profesora Wojciecha Młynarskiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na badania te uzyskali cztery lata temu dofinansowanie od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu TeamNet. Już za chwilę pan profesor Młynarski, lider projektu, będzie moim gościem i porozmawiamy o wynikach pracy konsorcjum, które postawiło sobie za cel nie tylko opracowanie terapii, która ma być panaceum na wrodzone niedobory odporności, ale i stworzenie testu różnicującego przyczyny tych niedoborów. To bardzo ważne przy prowadzeniu leczenia. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest pan profesor Wojciech Młynarski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik kliniki pediatrii, onkologii i hematologii, laureat programu TeamNet Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, lider konsorcjum realizującego bardzo ważny projekt badawczy. Wyleczymy. Neutropenię, którego celem było opracowanie nowatorskiej terapii komórkowej, która pozwoli na leczenie wrodzonych niedoborów odporności, i drugi cel, opracowanie testu różnicującego neutropenię. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Za chwilę porozmawiamy o tej ważnej potrzebnej terapii do walki z wrodzonymi niedoborami odporności wynikającymi z defektów genetycznych. Wiem, że osiągnięcia na poziomie badań podstawowych są i to spore. No, zapytam także o ten test różnicujący neutropenię, ale zacznijmy, panie profesorze, od wyjaśnienia. Czym jest neutropenia? Bo to poważne schorzenie. Jaki ona ma związek z niedoborami odporności. Ważne jest to, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, co to jest neutropenia. To jest nic innego, jak obniżona liczba białych krwinek. We krwi mamy różne białe krwinki, mamy limfocyty i granulocyty. Jeśli granulocytów jest za mało, to mówimy o neutropenii. I na nieszczęście dla pacjentów, którzy mają zbyt małą liczbę białych krwinek zwanych granulocytami czy neutrofilami. Ci pacjenci bardzo często chorują na różnego rodzaju choroby infekcyjne, głównie bakteryjne, ale również grzybicze, co może stać się również przyczyną nawet śmierci takiego pacjenta ze względu na to, że brak granulocytów, brak neutrofili doprowadza do rozwoju chociażby sepsy. No tak, to nie mają po prostu systemu odporności, nie mają narzędzi, nie mają rycerzy ani tarczy, które by pozwalały... Te różne infekcje zwalczać, prawda? I to dotyka, z tego co wiem, głównie dzieci, prawda? Jeśli popatrzymy sobie na w pacjentów, którzy chorują na neutropenię, to najczęściej będą to dzieci, ze względu na to, że po pierwsze te objawy, jeśli to będzie neutropenia związana z defektem genetycznym, to oczywiście będzie już pojawiała się neutropenia u małych dzieci, a po drugie jest również co najmniej inny, drugi typ neutropenii, który związany jest z tym, że Małe dzieci chorują na różnego rodzaju infekcje i w rezultacie, w konsekwencji tych infekcji również może dochodzić do neutrowań. Czyli ja rozumiem, że nie tylko przyczyny genetyczne, czyli te takie podstawowe, które prowadzą do tego, że jakieś mutacje decydują o tym, że są problemy z budowaniem tego układu odpornościowego, ale także przebyta choroba, czyli jak rozumiem, Perturbacje w układzie immunologicznym, prawda, panie profesorze? Ja rozumiem, że ta wiedza, czy to jest jeden typ, czy drugi typ? Jest dla Państwa bardzo ważne. Myślę, że to bardzo ważne jest też dla tych dzieci, które chorują na neutropenię, ze względu na to, że na szczęście dla tych dzieci większość neutropeni to są neutropenie związane z wcześniejszą infekcją, najczęściej wirusową. Po takiej infekcji Czyli wirusowej. Przechodzi po jakimś czasie. Tak, tak, oczywiście, znaczy, przechodzi, czasami utrzymuje się nawet kilka lat. Ale w rezultacie, po tych kilku latach, ta neutropenia ustępuje. Najczęściej taka neutropenia nie jest związana z ryzykiem bardzo ciężkiej infekcji. Ale z drugiej strony, wśród tej dużej liczby pacjentów z neutropenią, która jest neutropenią poinfekcyjną, mogą się pojawić dzieci, które mają defekt genetyczny prowadzący do neutropenii. Ich szpik jest zaburzony, Aha. genetycznie zaburzony, co powoduje, że ich Białe krwinki nie są produkowane. To jest bardzo I to jest ważne. jest ta wada genetyczna, tak? To jest ta wada genetyczna, i to jest ważne, aby różnicować jeden typ od drugiego, dlatego, że zawsze ten pacjent, który będzie miał defekt genetyczny, to pacjent z wysokim ryzykiem, czy to ciężkich infekcji, czy przewlekłej choroby jako takiej, ale również z ryzykiem dwóch bardzo. Innych ważnych chorób. Po pierwsze, pacjent może umrzeć z infekcji, ale tak. z drugiej strony te dzieci mają również wysokie ryzyko wystąpienia chociażby białaczki. Tak. Panie profesorze, ale to jest także bardzo ważna informacja dla lekarzy czy dla rodziców, którzy podejmują decyzję o szczepieniu. Czy myślę, że to jest problem nie tylko rodziców, ale głównie lekarze pediatrów bo to właśnie lekarze pediatrzy w momencie kiedy kwalifikują dziecko do szczepień często patrzą na morfologię krwi jeśli w tej morfologii będzie za mało granulocytów to oni rezygnują ze szczepienia co wydaje się, że jest nieuzasadnione my hematolodzy dziecięcy nie patrzymy na to w ten sposób my po pierwsze, chcemy postawić rozpoznanie, czy to będzie neutropenia immunologiczna, czyli właśnie poinfekcyjna chociażby, czy to będzie neutropenia wrodzona. W tej neutropenii wrodzonej prawdopodobnie z niektórych szczepionek będziemy musieli zrezygnować. Aha. Ale a przy w tej przypadku drugiej, tej immunologicznej nie, nie do końca, Aha. albo w ogóle nie musimy rezygnować ze szczepień, co powoduje, że wtedy dzieci są bezpieczne, są zaszczepione, tak. nie, chorują nie chorują na, na groźne a, choroby. Prawda? Nie chorują właśnie na inne groźne choroby. Dokładnie. No tak. i stąd, panie profesorze, że tak ważne jest w tym państwa projekcie opracowanie jak państwo napisali skutecznego, prostego i taniego testu diagnostycznego różnicującego tę neutropenię. Proszę powiedzieć, czy to udało się zrobić. Myślę, że mogę powiedzieć, że to wcale nie jest takie łatwe jakby nam się wcześniej wydawało, ale wynika to z tego, że w trakcie naszych badań okazało się, że pacjenci, którzy mają tą neutropenię immunologiczną, to nie tylko pacjenci, których te zaburzenia odporności pojawiły się w wyniku infekcji, mhm. ale okazało się, że również może być to inny defekt genetyczny czyli nagle z dwóch typów neutropenii Aha. mamy kolejną neutropenię uwarunkowaną genetycznie. Czyli podsumujmy. Pierwszy typ to, że geny na skutek mutacji nie produkowały tych białych ciałek krwi, neutrofili. Tak, czyli w rzeczywistości... Drugi to ten im wynikający z infekcji. A Państwo co, odkryli jeszcze trzeci? Tak, można powiedzieć, że nagle się okazało, że po pierwsze mamy albo mutację, która doprowadza do tego, że szpik nie produkuje białych krwinek, Aha. albo mutację, która doprowadza do tego, że układ odporności wariuje, i doprowadza do tego, że limfocyty, czyli inne komórki układu odporności tak, na niszczą granulocyty T, prawda? Na przykład limfocyty T, które właśnie są odpowiedzialne za, za niszczenie yy, i w tym mogą doprowadzić do zniszczenia granulocytów yy, i w ten sposób dochodzi do neutropenii. No, oczywiście ten trzeci typ, związany po prostu z infekcją wirusową, gdzie przejściowo układ odporności troszeczkę wariuje, ale później się uspokaja i te okay. granulocyty dalej są produkowane. Czyli mamy w tym momencie, jakby trzy, trzy postaci, tak. a nie dwie postaci, i to nam skomplikowało tworzenie testów diagnostycznych, ale nad tym w tej chwili pracujemy i jesteśmy bardzo zaawansowani. Ale Panie profesorze bo poza tym testem, o którym mówiliśmy, były jeszcze dwa cele projektu: odkrycie odpowiedzialnych za neutropenie wyrodzone genów, i jeszcze bardzo ważny cel trzeci. Opracowanie i wprowadzenie do użytku klinicznego, cytuję, nowoczesnej terapii neutropenii wrodzonych, opartej na tzw. edycji genów. Rozumiem, że ten cel pierwszy udało się zrealizować, czyli odkrycie genów. Tak możemy powiedzieć. W rzeczywistości postawiliśmy rozpoznanie w dużej grupie pacjentów. Część tych genów to były geny, które nie poznaliśmy my, ale poznaliśmy defekty genetyczne u naszych pacjentów. Zidentyfikowaliśmy nowe geny, które są związane z neutropenią wrodzoną. Bądź o charakterze immunologicznym, bądź o charakterze niedoboru produkcji granulocytów uh -huh. w szpiku kostnym. Czyli te dwie drogi, te dwie ścieżki, o których tak, pan te nowe ścieżki, mówi, o których tak. mówiłem. I y, następny aspekt y, to właśnie ta terapia. Terapia swego rodzaju genowa, ale oparta o zupełnie coś innego. No właśnie. Y bo taka terapia już jest, można powiedzieć, prawda? Chodzi mi o alogeniczne przeszczepy szpiku. No to opiera się też w pewnym sensie na terapii genowej, wykorzystanie komórek macierzystych. Hmm. Może bym powiedział, nie, nie nazwałbym tego terapią genową. To jest takie strzelanie z armaty do małego zwierzątka, chociażby muchy. Ze względu na to, że my wyłączamy cały układ odporności danego pacjenta i podajemy mu zupełnie, nawet nie tylko układ odporności, ale również szpik, czyli produkujący nie tylko układ odporności, podajemy ale jeszcze obce kcinkiny. komórki macierzyste. Podajemy tak? mu inne komórki. Wtedy podajemy obce komórki, czyli przeszczepiamy szpik. To się potocznie mówi, że my przeszczepiamy tak. szpik, my przeszczepiamy Często komórki. Często do osoby spokrewnionej, ale czasami też nie, prawda? No i no, to jest no też, też w jakieś tej ryzyko. mogę powiedzieć, że większość przeszczepów szpiku od dawców, który jest przeprowadzony w Polsce i na świecie, to są dawcy niespokrewnieni. Także te rodzinne przeszczepy to jest mniejszość. No tak. Ale to wynika z tego, że my poznaliśmy, jak sobie radzić w okresie poprzeszczepowym takiego pacjenta. Ale pamiętajmy o tym, że to jest przeszczep, to jest procedura bardzo ciężka z punktu widzenia procedury medycznej dla pacjenta, tak. obdarzona również nawet z ryzykiem, ryzykiem bardzo wysokim, dlatego że pewien odsetek dzieci czy dorosłych po przeszczepie niestety w okresie poprzeszczepowym bezpośrednio umiera. Czyli jest to terapia jedyna skuteczna w tej chwili uznana, mhm. ale ryzykowna. Ale ryzykowna. Panie profesorze, no właśnie, no i Państwo postanowili opracować terapię, która nie będzie tak ryzykowna, można powiedzieć, że bardziej precyzyjna dzięki tej wiedzy na poziomie genów. Proszę powiedzieć, jaki to pomysł? Ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy dwa pomysły, żeby naprawić komórki, których brakuje. Po pierwsze, pobieraliśmy komórki hematopoetyczne, czyli te, które produkują wszystkie komórki, komórki. W krwi. Tak, tak. Czyli po prostu to Ze co szpiku, jest tak? Tak, pobieraliśmy te szpiku. komórki ze szpiku i te komórki mogliśmy. To nam się udało, poddać pewnej manipulacji, manipulacji Modyfikacji genetycznej, genetycznej razie, tak. która nam się nazywa edycją genów. Tak. To jest no literatywnie... Teraz jest taka metoda CRISPR, która robi karierę ogromną, prawda? pozwala bardzo precyzyjnie wymieniać fragmenty. Tak. Dokładnie tą technologię wykorzystaliśmy. Co więcej, w obrębie samych technologii opartych o tak zwaną technologię CRISPR jest tych technologii wiele. Część jest takich, które są szkodliwe dla nici DNA a część, te, które my wykorzystywaliśmy, są mniej szkodliwe. Ze względu na to, że my nie przecinamy tych nici, tylko wymieniamy konkretne literki, które są Sam zmienione pan, w DNA. To jest jeszcze bardziej precyzyjne i mniej toksyczne dla wszystkich no tak. innych genów. E, to danych, mniejsza ingerencja jest, prawda, panie profesorze? Dokładnie tak. My próbujemy jak najmniej ingerować w genom, ze względu na to, że my naszą terapią moglibyśmy popsuć coś, o czym nie wiemy. No tak. I w tym momencie na przykład doprowadzić do taką komórkę do komórki, która stanie się w przyszłości nawet komórką nowotworową. Tego nie chcemy, bo my chcemy naprawić defekt genetyczny tak, aby dziecko było wyleczone i było takie jak wszystkie inne dzieci zdrowe. Czyli żeby produkowało dobre składniki krwi, prawda? Tak, w tym przypadku oczywiście granulocyty, ale my wiemy, że to, co proponujemy w przypadku granulocytopenii, może być wykorzystane również do w terapii innych tak zwanych Uszkodzeń, wrodzonych uszkodzeń szpiku kostnego, i między innymi to, co zaproponowaliśmy w projekcie finansowanym z FNP, będzie w następnych projektach prawdopodobnie rozwijane również w naszym zespole, tak aby wykorzystać tą technologię opartą o technologię CRISPR do próby terapii innych schorzeń. Panie profesorze, to proszę powiedzieć, na jakim etapie? Tworzenia jest ta terapia, bo no powiedzmy, stworzenie terapii także hematologicznej czy hemato-onkologicznej to też bardzo skomplikowana sprawa, prawda? Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać o tym, że nasz projekt tym 4 lata. A my tak. zaczynaliśmy zupełnie od samej, od samej... No i Zaczynali Państwo w ciężkim okresie, bo w 2019 roku, kiedy, a więc epidemia, 2 lata i tak dalej. Także to był po pierwsze trudny okres. Po drugie, w pewnym momencie myśleliśmy, że być może nam się nie uda. Doprowadzić do takiego etapu, w którym jesteśmy teraz naszego projektu. Udało się, dzięki zaangażowaniu wszystkich zespołów, które biorą udział w projekcie TeamNet, udało nam się doprowadzić praktycznie ten projekt do takiego etapu, jaki zaproponowaliśmy. Oczywiście, pamiętajmy, terapii, żadnej terapii w tej chwili nie rozpocznie się albo nie wymyśli, nie przeprowadzi i nie wprowadzi do kliniki w ciągu czterech lat. Mogę powiedzieć tak, że udało nam się pobrać komórki od pacjentów z wrodzonym defektem genetycznym doprowadzającym do neutropenii, Aha. następnie te komórki przekształcić w komórki, które pełnią różne funkcje. Te, te komórki macierzyste. Te komórki tak? macierzyste. Tak. Następnie naprawiliśmy te komórki Aha. na poziomie genetycznym. Na poziomie genetycznym właśnie tą metodą CRISPR. Tak, metodą technologii CRISPR. Dobrze. Następnie sprawdziliśmy, czy one nie Różnią się od prawidłowych komórek, czy nie mają. Czy przez Aha, naszą czy nie ma negatywnych konsekwencji. Nie doprowadziliśmy w tak. genom czegoś, czego nie chcieliśmy. No tak. Okazało się, że, że mieliśmy nie? szczęście. Później te komórki wielopotencjalne przerobiliśmy w komórki, które produkują wszystkie elementy krwi. Następnie te komórki. Tak zwane hematopoetyczne przerobiliśmy, doprowadziliśmy do granulocyta, czyli właśnie do tego neutrofila, którego brakuje u pacjentów mm -hmm. z, z neutropenią. I co więcej, udało nam się również przeprowadzić testy funkcjonalne, to znaczy Powiedzieć, Aha. że ten granulocyt, który stworzyliśmy w laboratorium, jest dobry, najpierw został naprawiony, Aha. a również, że ten granulocyt ma pełne funkcje, które ma prawidłowy nasz granulocyt, hmm. który nie ma mutacji. I to się udało, i można powiedzieć, że te granulocyty są w pełni funkcjonalne w stosunku do granulocytów, które pochodzą bezpośrednio od samego pacjenta. Gdzie ten defekcja jest? Jest porównanie, tak? Udało nam normalnego się to i tego stworzonego, normalnego, naturalnego i tego stworzonego przez państwa, tak? Tak, byliśmy w stanie porównać jedno i drugie, i okazało się, że w badaniach funkcjonalnych te granulocyty są znacznie lepsze niż te granulocyty, które pochodzą od pacjenta z defektem genetycznym. Panie profesorze, to oczywiście gratuluję. Pan wspomniał, że od tej wiedzy, no wiedzy już nie tylko na poziomie teoretycznym, ale rozumiem praktycznym, skoro Państwo już doprowadzili do takich rezultatów, to jest jeszcze daleka droga do wdrożenia terapii, prawda? Pan profesor powiedział, że to może jeszcze trwać kilka lat, ale przypomnijmy, bo pan profesor powiedział, że współpracują państwo z innymi placówkami. Przypomnijmy, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i naukowcy z różnych dziedzin, prawda? Genetycy, lekarze, biolodzy, biochemicy. Jak panu się jako liderowi kieruje tym zespołem? Znaczy mogę powiedzieć, że wszystkie te zespoły są bardzo oddane celowi realizowanemu w projektu. Proszę wyobrazić, że my zorganizowaliśmy Taką grupę z ludzi, którzy pracują na Politechnice Wrocławskiej, z ludzi, którzy pracują w Krakowie i mhm. z, z zespołu z Łodzi. Na Politechnice Wrocławskiej to co, biochemicy? Che, wręcz chemicy? Ja powiem chemicy. Chemicy, no tak, świetni tam e, są, profesor Grąk, chociażby na przykład. Prawda? tak I między innymi taki team, który został stworzony, to jest team, który pojawia się gdzieś w Polsce, tam, gdzie identyfikujemy pacjenta z neutropenią. O, pamiętajmy, że my musimy od takiego dziecka z neutropenią pobrać, pobrać. komórki, tak. e, aby sprawdzić. Jak one są funkcjonalne. Mhm. Granulocyty, na nieszczęście dla naszego projektu, to są takie komórki, które bardzo szybko giną. Mhm. Stąd trzeba bardzo szybko ten zespół uruchomić, żeby tak. pobrać i zdiagnozować, tak? I okazało się, że jesteśmy w stanie stworzyć mobilny zespół, który jedzie do ośrodka w, gdzieś w Polsce, gdzie my stawiamy rozpoznanie do utropiania wrodzonej. I tam na miejscu są wykonywane różnego rodzaju badania. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że udało nam się, a w rzeczywistości może. Powiem w imieniu ośrodka krakowskiego stworzyć zespół ludzi, który jest ekspertem w obrębie badań funkcjonalnych tych granulocytów, czyli tych neutrofili. Zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście takie testy są wykonywane w, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tylko my pracujemy na liczbie komórek, która jest czasami 10 albo 100 razy mniejsza niż liczba komórek prawidłowej osoby, która tak, ma tych granulocytów dobre, bardzo tak. dużo. Więc zespół krakowski po pierwsze miał za zadanie wykonać wszystkie badania funkcjonalne w bardzo małej liczbie granulocytów. To im się udało. I drugi aspekt jest taki, że również te granulocyty, które my robimy w laboratorium z wykorzystaniem CRISPR, zespół z Krakowa jest w stanie przetestować funkcjonalnie, Aha. czy one są Czyli dobre, czy są niedobre. Ale proszę powiedzieć, czy ma pan nadzieję, że w ciągu paru lat ta terapia, nad którą państwo pracują, no wejdzie do klinik? Mogę powiedzieć, że y, widzę y, zainteresowanie dokładnie tą samą technologią w y, podobnych chorobach, które my się zainteresujemy, co najmniej w trzech albo czterech ośrodkach badawczych na świecie. Dwa no w Stanach Zjednoczonych. Tak, ośrodkami oczywiście. Mamy współpracę są. zarówno z Uniwersytetem Harvardowskim, ale również z szpitalem w Memphis, Saint Jose Research Hospital. I również ośrodek w Hiszpanii jest taki, który mm -hmm. planuje wprowadzić podobną terapię w innym schorzeniu, nie w neutropenii, ale również w schorzeniu szpiku kostnego, gdzie jest zaburzenie produkcji komórek krwi. Co widać, że będzie zdrowa konkurencja. Wszystkim się chce. To zawsze się i przydaje w nauce. Jak tak? najbardziej, ale też widzimy, że. Te podejścia w, w obrębie terapii w tych różnych ośrodkach są troszeczkę różne. I wydaje się, że to nie tylko my, ale kilka ośrodków na świecie będzie takie terapie wprowadzać w przyszłości. Na razie wiem, że zarówno EMA, jako Europejska Agencja Nowych Tech Terapii, tak. ale również FDA, jako agencja amerykańska, amerykańska nie żadnej terapii z wykorzystaniem zarejestrowała. technologii CRISPR póki co nie zarejestrowała. Ale ja wiem, chociażby dlatego, że uczestniczyłem w ostatnim zjeździe amerykańskiego Towarzystwa Hematologów, w Stanach Zjednoczonych, że agencja FDA, czyli ta amerykańska agencja, bardzo wnikliwie przypatruje się wszystkim terapiom na razie, póki co in vitro, zastosowaniem technologii CRISPR i oczywiście tu przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, tak. na to zwracają uwagę i już. Prawdopodobnie niedługo będziemy mieli pierwsze terapie. Terapię. Również chodzi, jeśli chodzi o terapie związane z wykorzystaniem technologii crispr czyli tej edycji genów, w niedoborach szpiku kostnego. Mhm. Pierwsze z niektórych z terapii to będą to terapie dotyczące pacjentów z upośledzeniem produkcji czerwonych krwinek, Aha. czyli ciężkiej niedokrwistości, czyli anemie. anemię. Tak? I te anemie. Prawdopodobnie będzie się już w przeciągu roku czy dwóch leczyło również z technologią CRISPR. To znaczy, że będzie zielone światło, więc kolejne terapie będą się pojawiały i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych lat nasza terapia też ujrzy światło dzienne w takiej wizji podania do pacjenta, a nie tylko w wizjach laboratoryjnych. No tak, to ja życzę powodzenia, Panie Profesorze, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Gościem programu Ludzie Nauki był dziś Pan Profesor Wojciech Młynarski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, laureat programu TeamNet Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, lider konsorcjum realizującego bardzo ważny projekt badawczy. Wyleczymy neutropenię. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dziękuję, panie redaktorze. Dobranoc Państwu. Następny program z cyklu Ludzie Nauki za miesiąc. Krzysztof Michalski. Do usłyszenia. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.